No, pamiętam, jak Niemcy wciekali, jak Rosjanie išli, szybko išło na Słowacji. A ja taką dziewczynką było, w chyrze nasi siedzieli, mali, noczuwali, jako se wojak, ale jak to naprawdę wam nie powiem. Baba moje żyli, ale w tej chyrze, bo maliśmy dwie chyrze, to w tej wielkiej siedzieli to te wojaki noczuwali, mali pryczata, a maliśmy taki obok. To tam myśmy siedzieli, ale tam peca nie było, to jak baba, niebiszka, išli tu, a ja siedziła pod kominem. Nie tam brali, ale to te wojaki wszystko spali, baba po tychicku, warili nam isty tam i nosili tam z powrotem. Moje dzieciństwo było ciężkie, było jak piszliśmy na zachód, to jużmy tak byli pół dziewczyny, pół do, tośmy cymali, tam z mamą chodili na borówkę, żebyśmy mieli z czego żyty, z czego się ubraty, bośmy wielkiej gazdziłki nie mieli. No i tak przeżyło, aż niżmy nie wernuli tu na ziemię. A tu jak my wernuli, to od nowa robota. Cię chyżu im po prostu biliła kilkakrotnie, bo było wszystko zanieczyszczone. No i takśmy jakoś siedzieli. Aż nie znam w którym roku wyszłam za mąż, no i tak tu siedzę i tak. Także pobudowałam dom na swoim rodzinnym. I tu tak samo to dom, co ja swoimi rukami stawiła i stajnią i z moją tetą, którą mają bez roka setku. Ale spiat, tak jakoś sobie radimy, jak możemy. Jak my byli na zachodzie, tośmy chodzili do, pierwsza, druga i czwarta klasa była w Damówce, w nas, w celi, a do piątej, do szóstej, siódmej my chodzili na pisze do Polkowic. Było 7 kilometrów, to nie išło tak auto, jak tu teraz podzity. O czwartej godzinie nas mama zohnali, żebyśmy jeszcze piszli kus buraki pokopaty, a o 7 godzinie my išli do szkoły na pisze bez list. 7 kilometry. Matematyka polska, ale z matematyki byłam na pierwszym miejscu, dostałam nadhorodu. No bo lubiłam matematykę, a z historii mam dwójkę, bo nie lubiłam opowiadać ani nic. No i tak, no i tak, taka moja szkoła była. My nie mali czasu na zabawę z dziećmi. My zawsze jakoś mali doma zajęcia.